O takim dniu panie Ania i pan Łukasz marzyli od dawna. Ślub wzięli rok temu na stadionie Górnika Zabrze. W ich ślady mogą iść inne pary, bo teraz o ślub poza urzędem stanu cywilnego będzie łatwiej. Ślub w zamku lub w zabytkowym ogrodzie? Czemu nie? Od 1 marca możemy zawrzeć małżeństwo poza urzędem stanu cywilnego. Dotychczas ceremonia poza urzędem zależała od dobrej woli urzędników. Nowe przepisy pozwalają narzeczonym na spełnianie marzeń o ślubie w ważnym dla nich miejscu. My nie odmawialiśmy przyszłym nowożeńcom, ale zdarzały się gminy, sporo takich gmin było, gdzie ze względu na to, że nie musiało się udzielać ślubów poza lokalem, to te śluby poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego nie były udzielane. Bajkowy ślub jest więc w zasięgu ręki, ale wyobraźnia narzeczonych ponieść nie może. Przepis jasno określa, musi być godnie i bezpiecznie. Ślub musi być udzielony w miejscu bezpiecznym, w miejscu godnym i że nie może to kolidować z normalnymi terminami ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nowe przepisy to odpowiedź na potrzeby, bo o ślubie poza murami urzędu marzy coraz więcej par i coraz więcej miejsc oferuje taką możliwość. Mieliśmy już kilka takich ślubów i wesel i to jest tendencja rosnąca, bo chętnych na wydarzenia u nas pod ziemią jest coraz więcej. Te komory świetnie się spisują jako taka niecodzienna przestrzeń, coś czym można zaskoczyć rodzinę i bliskich. Państwo Granda zapewniają, że decyzję o miejscu ślubu nie żałują. Jest to miejsce dla nas wyjątkowe, traktujemy jako drugi dom, no i tam też nasza znajomość się rozpoczęła. Gdybyśmy mieli wziąć jeszcze raz ślub, myślę, że również by był stadion. Pewnie on by teraz troszkę inaczej wyglądał, ale właśnie ten stadion jest dla nas właśnie najważniejszym miejscem. Nowe przepisy dają narzeczonym szansę na naprawdę osobisty i niezapomniany ślub. Jednak w tym przypadku marzenia kosztują, bo taka ceremonia to wydatek 1000 zł. Ale jak przekonują nowożeńcy, nic tak nie smakuje jak spełnione marzenia. A tych państwo Grandowie mają jeszcze kilka. Kiedyś przyjdzie do chrzcin, to chrzciny też będą na stadionie.